słyszę? Co ja słyszę? Budziszewica jak w rodzinie, zawsze swojsko i gościnnie. Dobre serca wszyscy mamy, więc radośnie was witamy. Idę dalej i co widzę? Kapusta, kapusta i kapusta. Tarki, miski i tasaki, wielka beka, ubijaki i ten zapach. Ale jaki, ale jaki? Cały powiat się postawił, sam starosta się pojawił. Co to będzie za wesele, że tych ludzi jest tak wiele? Co robicie, moi mili? Kapustę kisimy. Och, kapustę kisicie. Niech więc Lidka, Stasia, Hania szykuje się do siekania. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na 7. powiatowym konkursie kiszenia kapusty. Spójrzcie na mnie. Piękna głowa, reszta też jest odlotowa. Oto przed wami ja, cudna kapusta. Uważnie patrzcie na moje usta i słuchajcie się w moje słowa, bo żadna tam ze mnie pusta głowa. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, prawie 40 odmian kapust jest na świecie. Gdybyś jeszcze tego nie wiedział, mój drogi kolego, moją ojczyzną jest basen Morza Śródziemnego. Nie obce mi także piękne Azji tereny. Nie wierzysz? Mówię jak jest, bez żadnej ściemy. Szanowni Państwo, serdecznie witamy na 7. powiatowym konkursie kiszenia kapusty Budziszewica. Chciałbym serdecznie powitać przybyłych do nas zacnych, szanownych gości. Witamy też serdecznie wszystkich kandydujących w wyborach samorządowych 2014 roku, bo dziś jest ich bardzo, bardzo dużo. Życzymy wszystkich sukcesów. Oczywiście wszystkie koła gospodyń wiejskich, które dzisiaj będą rywalizować. Ja tylko dodam, że Państwu za chwilę będę ogłoszony, że w komisji konkursowej jest generał Tadeusz Lisowski, który jak sam twierdzi, na rżnięciu się zna. To jest na rżnięciu kapusty, to będzie oceniał to, co wy panie stroicie, wygląd, estetykę i tak dalej. A jest to naprawdę wyborny znawca rżnięcia. Kapusta ma kolor zielony i próbujcie zabarwiać go na czerwono. Naprawdę, bo to pogotowie tu nie stoi, więc niech zostanie, kapusta zostanie zielona. Wyrównujemy szanse. Szanowni Państwo, miłej zabawy i sportowej rywalizacji w 7. powiatowym konkursie kiszenia kapusty. Wszystkiego najlepszego. Ja, kapusta, jestem wielka, a tak pusta. Zamiast chodzić na wycieczki, zimą kisnę na dnie beczki. Chcę podziwiać świat z wysoka, do mnie fruwać niczym sroka, latem zbierać grzyby w lesie, a jabłuszka w ciepło w jesie. Nie ktoś mądry mi podpowie, co kapuście siedzi w głowie. Może rozum? Ależ skąd? Biały kapuściany głąb. A chcesz z liścia? I w tym właśnie jest różnica. U człowieka rozum w cenie. No a kapuściany głąb? Wszyscy chrupmy, tak na ząb. Dziękujemy. Spójrzcie na nas, piękne głowy. Wśród jest tak glorio dobra. Oto przed wami my, cudne kapusty. Uważnie patrzcie na nasze biusty. Wsłuchajcie się w nasze słowa, bo żadna z nas to nie pusta głowa. Kapusta, żarzące warzywa smakowe, wykonane z tej potrawy, są smaczne i zdrowe. A jak się naje nas dosyta, no to wtedy rozednie i kwita. Mijają trendy, mody zwieczanie, lecz kiszenie kapusty na zawsze pozostaje. Już się pokończyły, dożywiła pusty. My tu przyjechali, a kisić kapusty. My tu przyjechali, a kisić kapusty. Rośnie z kapustą, z wiosny do jesieni. Twe największe głowy są na dobrej ziemi. Twe największe głowy są na dobrej ziemi. Bo kapusta z grochem to dobra wyżerka. Jeśli dobrze poisz, tańcujesz oberka. Jeśli dobrze poisz, tańcujesz oberka. Moje drogie panie, jazda do roboty. Kapusta, kapustę szatkuj, ta potu nie żałuj, ta kapustę szatkuj, ta potu.
to nie żałuj, da. Dzisiaj do kapusty, tutaj u was mamy. Zaprosiliście nas, do wam zaśpiewamy. Będziemy się bawić, a wy razem z nami. Dajcie nam kapustę, to ją posiekamy. Będziemy się bawić, a wy razem z nami. Dajcie nam kapustę, to ją posiekamy. Dziewczyny z Orzowy tutaj występują. Kapustę już wam pokazują. Będziemy się bawić, a wy razem z nami. Dajcie nam kapustę, bo ją posiekamy. Będziemy się bawić, a wy razem z nami. Dajcie nam kapustę, bo ją posiekamy. Widzi tutaj wójta, dobrze włada nożem, lecz się go nie bójta. Będziemy się bawić, a wy razem z nami. Dajcie nam kapustę, to ją posiekamy. Będziemy się bawić, a wy razem z nami. Dajcie nam kapustę, to ją posiekamy. Różowe króliczki dzisiaj debiutują. Wysokiej nocy od was oczekują. Będziemy się bawić, a wy razem z nami. Dajcie nam kapustę, to ją posiekamy. Będziemy się bawić, a wy razem z nami. Dajcie nam kapustę, to ją posiekamy. To nasze śpiewanie już i zaczyna swoje ocenianie. Będziemy się bawić wszyscy, a wy razem z nami. Dajcie nam kapustę, to ją posiekamy. Jeszcze będziemy się bawić, a wy razem z nami. Dajcie nam kapustę, to ją posiekamy. Pan starosta z wójtem w parze miesza kotlą wielkim karzem. Gdy kapustę wymieszają, to króliczki ją podają. Yeah.
tutaj w rodzinie. Jest wesoło i gościnnie, ludzi pełno dookoła. Jest starosta i wójwoda, tak ludowo ciepło się. Można wyszedć historycznie, to to będzie nam pytanie. Co znów robią w dzisze miarę, o kapustę dziś piścicie. A czy Władzia, Kasia, Lenia są gotowe do piszenia? Pomachajcie, to właśnie one. Zwyczaj taki w okolicy, że leptają ochotnicy, choć mnie głowa dzisiaj boli, choć mnie noce coś tam kuje, jadę na nie mam podnogę. Trochę wreszcie potańcuję, ledwie zrobię dwa, trzy kroki. Netka pusta puści sobi, kiedy wszyscy zaśpiewają ojdana, ojdana, wtedy się pojawi mielusieńka piana. Nasi mili goście, coś wam tu powiemy, że gminę Tomaszu dziś prezentujemy. Dziś w Wiszewicach wielkie wydarzenie, wójt zorganizował kapusty kiszenie. Piękne gospodynie z gmin tu przyjechały i po żnet poszatkowały, do braczki zmykano przypraw odrobinę, byśmy mogli jadać surów i przecimen, bo kapusta przecież, jak zapewne wiecie, we wszystkich postaciach najlepsza na świecie. Jestmy więc ją często, bo i kapustę zaszatują, że to zwyczaj staroświecki, ładują prosto do becki. Sypią soli trochę marchewki, żeby zawsze smakowała, na talerzu urok miała. A jak becce se polezy, będzie pachnieć jak na lezy. Jak odkiśnie boże drogi, będą gotować pirogi. Jak dodadzą zdzierko w roku, będą brykać se po kroku. Kapusta, kapusta zielona, lepsza jest jednak kiszona. W Budziszewicach nasze dzieweczki szatkować ją będą prosto do beczki. Lecz o tym wiedzieć musicie, zwykna dziewczyn nie wyprzedzicie. Nasza gmina sobie słynie, więc my młode gospodynie nowy zwyczaj wprowadzimy i kapustę ozdobimy. Dobrze, na
Narady komisji były bardzo burzliwe, wcale nie były łatwe, ale naczelnym kryterium, który przyświecał komisji podczas podejmowania decyzji, była nie tylko jakość szatkowania, był nie tylko piękny występ, ale również serce i zaangażowanie, które wszystkie grupy włożyły w swoją prezentację. Startowało 10 drużyn, przy czym gospodarze, drużyna z Budziszewic, zrzekli się udziału w rywalizacji, a ponieważ wybór był niezmiernie trudny, komisja zdecydowała przyznać wszystkim pierwsze miejsce, natomiast jednej drużynie pozwoliła uzyskać tytuł Grand Prix tegoż konkursu i Grand Prix otrzyma drużyna z Lubocha. Oczywiście subiektywnie uważam, że najlepiej i najciekawiej wypadły panie, które reprezentowały gminę Rzeczyca, to jest młode koło gospodyń z Brzega, starają się mocno, aktywnie uczestniczą nie tylko w życiu gminy, ale również w życiu całego powiatu. No ale cóż, wybaczcie, zostałem przegłosowany przez pozostałych członków komisji, każdy miał jakiś faworytów. Szanowni Państwo, kilka tylko, dosłownie dwa zdania wyjaśnienia, ponieważ nagrody są zacne, a obrady były burzliwe, jak się Państwo domyślacie. Komisja wspólnie postanowiła przyznać wszystkim nieco inne wyróżnienie, nieco inne miejsca, niż to jest na większości konkursów powiatowych. O przedstawienie laureatów, zwycięzców poproszę panią Annę Grabę. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, panie wójcie, szanowni Państwo goście. Panie starosto, tak, dziękuję panie Tadeuszu. Przypadł mi zaszczyt przedstawienia wyników. I tak, nie wiem, zacząć od najwyższej nagrody? Od końca. No dobrze, w takim razie jury, tak jak to wspomniał pan dyrektor Ośrodka Kultury Wino w Rzeczycy, przyznało główną nagrodę Grand Prix, a pozostałe drużyny pierwsze miejsca, czyli mamy pierwsze miejsca dla pozostałych drużyn i nagrodę Grand Prix. Czyli zaczynamy od pierwszych miejsc. Pierwsze miejsce w siódmym powiatowym konkursie kiszenia kapusty w Budziszewicach zdobyła drużyna z Będkowa, gmina Zygna. Zapraszamy. Wielkie brawa dla drużyny. Kolejna grupa to gmina z Rokicin oczywiście. Wielkie brawa. Kolejna drużyna koło gospodyń wiejskich z Bukowca, gmina Żelakiewicz. Zapraszamy. Gratulujemy. Pierwsze miejsce. Kolejne pierwsze miejsce, gmina Rzeczyca. Zapraszamy. Gratuluję. Kolejna drużyna to koło gospodyń wiejskich z Olszowej, gmina Ujazd. Zapraszamy. Ja nie wiem, nic takiego nie było. Proszę Państwa, że te panie pięknie sprzedały, śpiewały tak pięknie, to jeszcze gitara tutaj od pana wójta. Drużyna gmina Inowłódz, koło gospodyń wiejskich z Brustowa. Zapraszamy. O. Zapraszamy po kolejną pierwszą nagrodę koło gospodyń wiejskich z Łaziska gmina Tomaszów Mazowiecki. Zapraszamy koło gospodyń wiejskich ze Skidzianek, gmina Czarniewice. Gorąco dziękuję. Gratuluję i dyplomik jeszcze.
Czerwic. Tutaj drut Tadeusz Cisowski chciał powiedzieć dwa słowa przy okazji wręczania tej nagrody. Prosimy. Nie, wy powiedzieliście sami. I w tym momencie przyszedł taki moment, to może tak powiem. Brawa, tak? Pani starosto, tak. W siódmym powiatowym konkursie kiszenia kapusty w Budziszewicach główną nagrodę miał PRI. I tutaj jury było jednomyślne, chociaż dyskusje trwały bardzo, bardzo długo. Zdobyła drużyna Koła Gospodyń Wiejskich z Luboszew, gmina... Szanowni Państwo, oczywiście to jest czysty przypadek, że Grand Prix zdobywa Koło Gospodyń z Lubowni. To nie ma nic wspólnego z moim miejscem zamieszkania. No. Bardzo się cieszę. Ja myślałem, że Tadeusz jest moim człowiekiem, mówi, że głosował inaczej, więc na pewno obrady były sprawiedliwe. Wygrali najlepsi, jak zawsze, z Lubowni. Wszystkiego najlepszego. Myślę, że znów zapomnę czego, czego chcę i znów pójdę po coś, nie wiem, nie zagubiona cała w tej mle. Wczoraj jeszcze pracowałam, ale się spóźniłam. Jeszcze jak jechałam autem, zadzwonił do mnie zdenerwowany szef i się pyta, gdzie ty jesteś? Ja tylko widzę. Ja mu odpowiadam, jadę do pracy, korek jest. Jaki długi się pyta? Na skąd mam wiedzieć? Pierwsza jadę. Za wcześnie na wale, na gruby przyjdzie czas. Ty się nie bać za bałkami, bo się spali żar. Siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Ech, mała